Na drogach i w miejscach publicznych będzie więcej policji, zapowiedział w Łodzi Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji. Ta akcja potrwa przez kilka dni i ma zapewnić bezpieczeństwo w czasie świąt. Szef MSWiA przyjechał do Łodzi na spotkanie z przedstawicielami służb mundurowych i ratowniczych. Magdalena Komorowska. Od piątku do lanego poniedziałku drogi województwa łódzkiego będzie patrolować 1000 funkcjonariuszy. Kiedy w najbliższą niedzielę siądziemy przy stole podczas śniadania wielkanocnego, będziemy w gronie rodzinnym składali sobie życzenia, będziemy rozmawiali, będziemy czuli się bezpiecznie, dlatego że część z Państwa będzie na służbie. Aura jest różna, wiosna powoduje pewnego rodzaju rozkojarzenie. W związku z powyższym proszę i apeluję o większą uwagę, większą ostrożność, a przede wszystkim dostosowywanie się do panujących warunków atmosferycznych, no i oczywiście przepisów. Mariusz Błaszczak po raz kolejny zapowiedział powrót posterunków zlikwidowanych za czasów koalicji PO-PSL. W województwie łódzkim do końca roku ma ich powstać 5. To będzie na podstawie decyzji wspólnej mieszkańców i policji, i władz naszego kraju, a więc rządu reprezentowanego przez policję, na zasadzie konsultacji społecznych. W całym kraju odtworzono już 48 posterunków. Docelowo ma ich być 150. Minister odniósł się też do wczorajszego ataku w Niemczech, którego ofiarą padli piłkarze Borussii Dortmund. Zamachowcy odpalili 3 ładunki wybuchowe na trasie autobusu, który wiózł zawodników na mecz. Mariusz Błaszczak zapewnił, że służby są przygotowane na każdą ewentualność i nieprzypadkowo zwiększa się liczba patroli policji w miejscach publicznych.